Partnerem odcinka jest Disney+, a konkretnie nowy serial Marvel Studio, Mecenas She-Hulk, dostępny na platformie od 18 sierpnia. Produkcja łączy komedię, akcję i dramat prawniczy, ale przede wszystkim stawia kobietę w roli nowej liderki Marvela. To historia superbohaterki Jennifer Walters, utalentowanej i ambitnej prawniczki, której życie staje do góry nogami, gdy odkrywa w sobie moc Hulka. Nowe odcinki co czwartek, a mnie dodatkowo cieszy, że ekipa za kamerą to głównie kobiety. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 216. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Cancel culture to gorące słowo ostatnich lat. Jeden fałszywy ruch i znikasz. Jesteś anulowany, unieważniony i wyciszony. To zjawisko dotyczy głównie osób publicznych, które wystawiają się na ocenę większych grup ludzi. Ponoszenie konsekwencji za swoje słowa i czyny to jedno, ale szukanie pretekstu do piętnowania drugiego człowieka to spore nadużycie. Żyjemy w czasach, gdzie każde słowo może być wykorzystane przeciwko nam, jeśli okaże się, że ugodziło w czyjeś poglądy czy uczucia. Pojawia się zatem pytanie, czy nadawca powinien brać odpowiedzialność za to, jak jego komunikat zostanie odebrany? Dlaczego czekamy, aż komuś powinie się noga, by wytknąć mu błędy? Temat kultury masowej, mediów społecznościowych, dostępu do wiedzy i sieci kontaktów z ludźmi z całego świata to oczywiście temat rzeka, żeby nie powiedzieć ocean zagadnień, dylematów i kontrowersji. Zaprosiłam do siebie psycholożkę i psychoterapeutkę Joannę Gutral, aby podjęła się ze mną dyskusji o cancel culture, jej źródle i konsekwencjach. Posłuchajcie, jak tam poszło. Cześć Asiu. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię, co prawda przez komputer, ale nadal się liczy. W momencie, kiedy wpadł mi do głowy dzisiejszy temat, a raczej jakaś taka moja refleksja właśnie w tym temacie, który zaraz zdradzimy, który pewnie zdradziłam w intro, to pomyślałam o Tobie, bo jest to temat trochę taki filozoficzny, trochę taki nieokreślony, wydaje mi się dość świeży, wielowątkowy, i nie mogę się doczekać, aż na niego porozmawiamy. To tak ode mnie na start. Dobrze, czyli rozumiem, że jakoś tak jak filozoficznie i rozkminarium to do mnie. No, niech tak będzie. To jest, ja uważam, że to jest komplement. Weź to jako komplement. Ja to tak też adresuję. I zacznę od takiej myśli, że może też przez to, że operuję gdzieś tam w przestrzeni publicznej i Ty również, doszłam do takiego wniosku ostatnio, przynajmniej miałam taką obserwację, że bardzo trzeba uważać na to, co się powie i jak się powie, bo wszystko może być wykorzystane przeciwko nam. I nie wiem, może tak było zawsze, ja nagle sobie teraz zdałam z tego sprawę, czy też świat rzeczywiście się jakoś zmienił przez social media, czy jakąś naszą wrażliwość ostatnich wydarzeń ostatnich lat, ale zastanawiam się, czy Ty też to widzisz? No, widzę to i myślę, że siłą rzeczy przez internet, social media, dostępność do takich platform, taką internetową globalizację, no to ten świat się musi siłą rzeczy zmieniać, bo to są tak duże wydarzenia i tak duże aspekty, w które przenosi się część naszego życia, że trudno, żeby życie płynęło swoim rytmem, a internet jakoś osobno swoim rytmem. Nam się ta granica zaciera. Część z nas najpewniej więcej życia prowadzi w internecie, czasami zawodowo, czasami na poziomie relacji, niż w realnym świecie. I ja jestem daleka od tego, żeby nazywać, co jest dobre, a co jest złe, bo myślę, że dla każdej osoby będzie ta odpowiedź brzmiała, że to bardzo różnie. Natomiast Susan Pinker, taka antropolożka, pisała o tym, że kiedyś, powołując się na lata 70., 80., człowiek był średnio w kontakcie z 5 osobami. To znaczy, że spośród 5 naszych znajomych czy członków rodziny wiedział na bieżąco, co się u takiej osoby dzieje,
jakie są jej sukcesy, jakie są jej porażki, jak wygląda jej sytuacja zawodowa, rodzinna. A teraz mamy tysiące znajomych na Facebooku i w zasadzie na wyciągnięcie ręki bardzo wiele informacji. Czy osoba pracuje, czy osoba studiuje, gdzie osoba mieszka, z kim jest w związku małżeńskim, czy ma jedno dziecko, dwójkę dzieci i co tak naprawdę u tej osoby się dzieje. To takim niedoszacowywanym aspektem jest to, że to jest bardzo wyselekcjonowany obraz. To znaczy, że ja nie widzę tej osoby w jej każdym momencie życia, tylko widzę to, co ta osoba chce mi pokazać. A psychologia społeczna od lat wie, że mamy szereg motywów autoprezentacyjnych, czyli chcemy być widziani w dobrym świetle, ponieważ buduje to nasz dobrostan, dostajemy atencję, dostajemy takie wsparcie, akceptację społeczną, więc to są takie ważne czynniki dla naszej samooceny i budowania dobrostanu, które oczywiście mogą działać jak miecz obusieczny, więc również tutaj nie mówię o tym jako o czymś wyłącznie wspaniałym, ale myślę sobie, że do tego jeszcze przejdziemy. No i jeżeli mamy tak szeroką scenę, w której my możemy kogoś oznaczyć, nawet jeżeli tej osoby nie znamy, zobacz, nie poznałyśmy się nigdy w realu, po prostu napisałaś do mnie na Instagramie i efektem tego jest wymiana korespondencji i że się spotykamy dzisiaj wirtualnie, to możemy skomentować, napisać, nawiązać jakąś formę komunikacji w zasadzie z dowolną osobą na świecie, która na taki komunikat odpowie. A co za tym idzie? Jeżeli ta scena się poszerza i ma coraz więcej odbiorców, no to również mogą dziać się różne procesy, które za tym idą. Również dla osób, które do tej pory były w mniejszościach, które znajdowały się w jakiejś grupie wykluczonej czy uciemiężonej, również taka platforma stwarza pewnego rodzaju szansę na to, aby być usłyszanym i dotrzeć do większej ilości odbiorców i odbiorczyń. Więc no sam fakt tego, że taka forma komunikacji istnieje i się rozwija i wchodzi do naszego użytku na takim dziennym poziomie, to już coś zmienia w funkcjonowaniu nas jako ludzi, jako społeczności i całego społeczeństwa. Znaczy kwestia tego, że nasze życie jest często głównie prowadzone online niż na żywo, to jest w ogóle, wydaje mi się, osobny wielki wątek, ale też a propos tego, smutne wydaje mi się to, że my niejednokrotnie właśnie więcej wiemy o dziesiątkach czy nawet setkach osób, których nie znamy, aniżeli o tych pięciu, które są nam niby bliższe i bliższe naszemu sercu, ale to już w ogóle jest, myślę, ogromny no taki wniosek o tym, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo, ale fajnie, że powiedziałaś, że to nie ma co tego tak waloryzować, czy to jest dobre, czy to jest złe, no bo to po prostu jest. Mamy nowe społeczeństwo. Ja sobie myślę, że właśnie to jest taka pułapka, w którą często wpadamy, że my po pierwsze mamy też potrzebę przewidywalności świata jako ludzie. No i to jest do pewnego stopnia adaptacyjne. No bo gdybym ja codziennie rano budziła się i zastanawiała się, czy dzisiaj jest ten dzień, w którym umrę, to najpewniej w ogóle bym nie wychodziła z domu, a i tak mój lęk by nie spadł, no bo przecież w domu też mi się może coś wydarzyć. Więc zaniechałabym wszystkich działań, zaniechałabym wszystkich planów w obawie, że w sumie nie ma co planować, bo świat jest niebezpieczny, nieprzewidywalny i w każdej chwili może mi się coś stać. Więc my jako ludzie wierzymy w tą przewidywalność świata i to buduje nasze poczucie bezpieczeństwa. Ja na przykład planuję sobie, że za rok pojadę na urlop gdzieś tam. I to jest okej, że ja to planuję. Albo podejmuję jakieś plany zawodowe, które wierzę, że zrealizuję. Ponieważ gdybym się zastanawiała, czy dzisiaj mnie potrąci autobus, no to przecież nic bym nie planowała i trudno byłoby mi wyznaczyć jakieś cele i motywować się do ich osiągania, które mogą się wiązać z jakimiś moimi wartościami, czyli przynosić mi satysfakcję, budować moje poczucie kompetencji, wspólnotowości z innymi ludźmi. I ta przewidywalność też trochę, w ogóle mamy taką potrzebę klasyfikowania tego świata, uproszczonego wnioskowania. Dlatego, że wraz z tą internetową globalizacją, to nas napływa coraz więcej informacji. To jest to, co mówiłam o tej wielkiej scenie. Wiesz, ja pochodzę z takiego prowincjonalnego miasta, w którym się żyło podwórkami. Miało się znajomych z podwórka i wiedziało, co się dzieje w podwórku. Nie? Czyli tam, kto mieszka w której klatce i jakie dramy się rozgrywają w ramach tego podwórka.
nie było, jeżeli teraz mnie słucha ktoś urodzony po 2000 roku, to się pewnie łapie za głowę, ale wiecie, no nie było internetu, nie? Ja tam nie miałam Facebooka, nie można było nikogo pingać, nie można było pisać na Messengerze, czy wyjdzie na podwórko, tylko się stawało pod oknem i krzyczało, wyjdziesz! I mam rzuć 5 zł, nie? Więc ten świat był ogarnialny i ilość informacji nieco zamknięta. Była lokalna gazeta, która się pojawiała, nie wiem, raz w tygodniu i omawiała jakieś większe sprawy. A teraz mamy media, mamy wiele kanałów w telewizji, mamy internet, w którym są informacje, więc my jako ludzie mamy dostęp do olbrzymiej ilości informacji na wyciągnięcie ręki. My w zasadzie nie musimy się jakoś specjalnie wysilać, bo smartfony też mamy wszyscy w kieszeniach, po prostu odpalasz i czytasz, wracasz do domu, włączasz telewizję, coś tam leci, coś tam gada. I teraz weź człowieku, przetwórz tak olbrzymią ilość informacji. Przy czym jeszcze wykonujesz swoje codzienne obowiązki, nie wiem, zawodowe, domowe i dostajesz informacjami prosto w twarz. To trochę tak, jakbyś weszła do domu, w którym masz wywalone wszystkie rzeczy z półek, wszystkie rzeczy z szafy i musisz zadecydować, jak to poklasyfikować. Zajmie ci to chwilę czasu, żeby się zastanowić, co, gdzie, jak chcesz ułożyć. I podobnie jest z tymi informacjami. Tylko tych informacji jest tak dużo, że czasami stosujemy takie uproszczone schematy myślenia. Czyli klasyfikujemy trochę różne rzeczy po jednej nutce, zamiast je obracać z każdej strony. I to nie jest błąd, to jest pewnego rodzaju zniekształcenie, na które musimy być czujni, bo gdybyśmy rozkminiali każdą pojedynczą informację, to naprawdę nasz mózg i nasz układ nerwowy przegrzałby się do czerwoności i po prostu wyłączył, odłączył albo był tak przebodźcowany i tak przepracowany, że nie mielibyśmy siły na nic innego. Więc to jest naturalne, że my niektóre rzeczy wrzucamy do szuflady, niekoniecznie sprawdzając, czy to jest na pewno ta szuflada, w której te rzeczy powinniśmy utrzymać. Tylko problemem jest to, kiedy my się uprzemy, że to, co raz wrzucone zostało do pewnej szuflady, już nigdy z niej wyjść nie może. Bo wtedy robi nam się taka dychotomia myślenia, takie myślenie czarno-białe, które jest kolejnym zniekształceniem, w którym dążymy do segregacji na dobre, złe, moralne, niemoralne, odpowiednie, nieodpowiednie, a nieco zapominamy, że te konstrukty, no po pierwsze nie są takie proste, bo gdybyśmy potrafili tak łatwo rozróżniać uniwersalnie, co jest dobre, a co jest złe, no to pewnie świat byłby dużo prostszy, ale nie jest. I gdyby ludzie wszystko to, co złe, po prostu omijali szerokim łukiem i nigdy się na to nie kusili, no to nie wiem, nie żylibyśmy w świecie, w którym dochodzi do kradzieży, oszustw i przestępstw. Więc myślę sobie, że czasami w tym nawale informacyjnym zapominamy, że ta sztywna dychotomia i rozdzielanie tych informacji na dobre i niedobre może przynosić nam więcej straty niż, niż pożytku. Ja też widzę takie zagrożenie, że my, idąc za twoją myślą, próbując sobie tą rzeczywistość uprościć i właśnie jakoś poukładać pomimo tego zalewu, my często wpadamy w bardzo specyficzne też bańki, które działają na potwierdzenie tego, co już myślimy, więc my się jeszcze bardziej utwierdzamy w tym, że to jest prawda. No i tutaj można mówić o tym całym efekcie takiej kuli śnieżnej, nie wiem, tego całego świata fake newsów, co też nam otwiera nowe wrota wątkowe. I to jest coś, co mnie przeraża, że czasami rozmawiamy z osobą, która pochodzi może z nieco innego środowiska, rzucamy jakimś stwierdzeniem, które wydaje nam się być oczywiste i nagle się okazuje, że nie każda kobieta wygląda tak, albo nie każdy buduje domy tak. Mówię o jakichś randomowych przykładach teraz, ale właśnie wychodząc z tej bańki informacyjnej, nagle stwierdzamy, czy to nie jest tak, że w XXI wieku każdy z nas ma swój zupełnie inny świat i zupełnie inne systemy wartości. Jesteśmy przekonani, że wszyscy tak myślą, a tak naprawdę jesteśmy bardzo w tym rozłączeni. No i teraz docieramy do takiego zagadnienia, które ja bardzo lubię a propos tych baniek, że jest coś takiego jak tolerancja dyskomfortu. No i raczej chciałabym o tym myśleć nie zero-jedynkowo, ale jak o pewnym wymiarze. I często w gabinecie terapeutycznym to jest taka technika, którą nazywamy skalowanie, która właśnie ma nas wyrwać z tego poczucia czarne-białe, zero albo 100%, że różne nasze cechy, czy zmienne temperamentalne, czy osobowościowe są wymiarami. Czyli nie jestem albo ekstrawertywna, albo introwertywna, tylko że ja gdzieś jestem na tej skali. Mogę być po środku, mogę być bardzo przechylona w stronę ekstrawersji, mogę być bardzo odchylona w stronę introwersji. I podobnie jest w ogóle ze wszystkimi kwestiami i zjawiskami, w tym z
tolerancją. Czyli na jednym biegunie będziemy mieli na maksa tolerancyjny, na drugim na maksa nietolerancyjny. I my mamy różne progi tolerancji na dyskomfort. I teraz myślę sobie o tym, że jesteśmy w takiej fazie, która, i nie wiem, czy jesteśmy już po, bo ja co jakiś czas gdzieś trafiają do mnie takie sygnały toksycznej pozytywności. Positive vibes only. Nie? Czyli odrzucamy wszystko to, co jest niemiłe, niedobre, niedobre dla nas, nieprzyjemne, a zostawiamy positive vibes only. Mm-hmm. Nie? Positive mood i te wszystkie inne rzeczy. I to nam tworzy taki obraz wszechświata, że to jest właśnie tak, jak powinno być. Powinno być positive i powinno być good vibes only. A wszystko to, co nie pasuje do tego obrazka, jest nieprawidłowe. Zabawę. Nawet nie to, że psuje zabawę, tylko że to w ogóle nie powinno istnieć. Mm-hmm. I konsekwencją tego jest to, że przychodzą czasem do mnie pacjenci do gabinetu i mówią tak, praca mnie nie satysfakcjonuje, najprawdopodobniej mnie zwolnią, rozstałem się z partnerem, partnerką, mam starzejących się rodziców, coraz bardziej przeraża mnie myśl o ich śmierci, moja sytuacja finansowa jest niesatysfakcjonująca, boję się o swoją przyszłość, proszę zrobić tak, żebym się czuła bardzo dobrze. I teraz powtarzam często pacjentom, że reakcja smutkiem na smutne wydarzenie jest prawidłową reakcją organizmu. Jeżeli na smutne bodźce człowiek reagowałby euforią, to by była nieprawidłowa reakcja organizmu. Jeżeli człowiek żyje na wysokim poczuciu szczęścia, hura optymizmu, 24 na dobę przez bardzo długi okres czasu, to również nie jest prawidłowe działanie organizmu. I ta narracja o tym, że powinno być dobrze, że jesteś panią swojego losu, że możesz wszystko, sky is the limit, sprawia, że różnego rodzaju normatywne, czyli wpisane w cykl ludzkiego życia zmiany, takie jak straty, czy bliskich relacji, czy ważnych osób, kryzysy rozwojowe, które są normalne po to, abyśmy mogli się dalej rozwijać, czyli kończę studia, idę na rynek zawodowy, to jest pewnego rodzaju kryzys zawodowy, ponieważ zmienia się mój wewnętrzny świat, ale też krajobraz funkcjonowania ze studenta czy studentki, który, nie wiem, być może otrzymywał wsparcie finansowe od rodziców, miał limitowany zakres obowiązku, trochę więcej wolnego czasu, nie bardzo musiał się zmagać z takimi decyzjami, czy ja chcę brać kredyt na mieszkanie, czy ja nie chcę, gdzie ja chcę mieszkać, jak ja chcę żyć, to teraz nagle wskakuje w takie wiadro i musi podjąć szereg decyzji. To będzie się wiązało ze wzmożonym napięciem, ponieważ wpłynęliśmy trochę na nowe wody i musimy się zorientować, jak tutaj się pływa. A to wymaga czasu i może rodzić pewnego rodzaju napięcie. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i oczekuje mi, że on przez to przejdzie i w ogóle nic się nie będzie działo, to zaczyna nam się robić banieczka. I jak jesteśmy w takich banieczkach, to mamy tendencję do tego, żeby odrzucać wszystko, co nie pasuje. I to jest taka konfirmacyjna strategia funkcjonowania. Czyli ja biorę wszystko to, co pasuje do moich wyobrażeń, tez, hipotez, odrzucam wszystko to, co ich nie potwierdza, bez zastanowienia się, czy moje tezy lub hipotezy w ogóle są prawidłowe. Albo czy mogę je jakoś zmodyfikować, czy mogę to jakoś zmienić. No i to też jest kwestia pewnego rodzaju przekonań. No człowiek się rodzi jako ta biała karta i dostaje różne przekazy od rodzin, od bliskich, od środowiska, w jakim się wychowuje, od zdarzeń, jakie miały miejsce w jego życiu. I te przekonania tworzy na temat ja, innych ludzi i świata. I może mieć takie przekonanie, jestem silny, daję sobie radę. A może mieć takie przekonanie, jestem słaby i w zasadzie nie powinienem niczego próbować. A może mieć też takie przekonanie płynące środkiem, ja jestem różny, czasem słaby, czasem silny. Mogę myśleć, ludzie są okej i warto na nich polegać. Mogę mieć przekonanie, inni ludzie są zagrażający i nie można im ufać. A mogę mieć przekonanie, ludzie są różni. Czasem dobrzy, czasem niedobrzy, czasem pomagają, czasem nie pomagają. Różnie bywa. I teraz ja jestem wielką fanką i miłośniczką przekonań, postaw, środka. I ja wiem, że to jest mało popularna strategia, ponieważ ona nie bazuje na wysokim pobudzeniu emocjonalnym. Czyli ona ani ziębi, ani chłodzi. A jak coś ani ziębi, ani chłodzi, to się słabo klika. A jak się słabo klika, to ma słabe zasięgi. Jak ma słabe zasięgi, to dociera do małej ilości osób. I teraz myślę sobie, że też te strategie środka, one zmuszają trochę do weryfikacji swoich poglądów z obu stron. Czyli, że musiałabym się zastanowić, co ten środek mówi, jaki jest inny sposób patrzenia na to, co się dzieje, co inni mówią, jak można interpretować daną sytuację i zdarzenie, a to,
może generować dyskomfort dla kogoś, kto się umościł w swojej banieczce. No i tutaj nakręca nam się takie błędne koło. Powiedziałaś tyle wspaniałych rzeczy. Tak mnie korci, żeby nawiązać do tego Good Vibes Only. Ale mam to już nawet zapisane jako temat na osobny odcinek, bo ja mam trochę... W sensie, kurczę, nie jestem psycholożką, nie jestem ekspertką, ale zaczynam mieć taki lekki trigger, jak słyszę o psychologii pozytywnej. Bo... Nie mylić z psychologią pozytywną. To ja teraz... Okay. Stop. Psychologia pozytywna to jest w ogóle bardzo dobry obszar psychologii. Psychologia, bo właśnie wróciłam z konferencji psychologii pozytywnej, więc będę jej bronić. Ona jest opatrznie rozumiana przez media i zostało to wypaczone, ponieważ psychologia pozytywna nie oznacza hej, hej, myśl pozytywnie, wszystko będzie super, jesteś najlepszy. Psychologia pozytywna to jest taka dziedzina psychologii, w ogóle mówimy o takim też pozytywnym podejściu do zdrowia, czyli nie wszystko będzie dobrze, myśl pozytywnie, a będziesz zdrowy, tylko to, co jest pozytywne, zakłada pewne potrzeby wzrostu, czyli ta psychologia pozytywna, wbrew na przykład do psychologii klinicznej, nie zajmuje się obszarem psychopatologii i chorób, ale takimi potrzebami wzrostu jak dobrostan, jak satysfakcja z życia, czyli co możemy robić, żeby nasze zdrowie nie było tylko brakiem choroby, ale także zdolnością do rozwijania swojego potencjału. I to jest bardzo ważny aspekt też z nurtu psychologii zdrowia i takiej prewencji tego, w jaki sposób nie dopuszczać do psychopatologii. Positive vibes only nie ma nic wspólnego z psychologią pozytywną i jest w ogóle jakąś wydmuszką, jakimś gównem. Można u Ciebie tak mówić brzydko w podcaście? Zapraszam. I chciałam powiedzieć, że to był idealny przykład tego, w jaki sposób my sobie upraszczamy rzeczywistość i szufladkujemy pewne pojęcia, które wydają się podobne, po to, żeby sobie poukładać nasz świat. Więc jakby pozdrawiam, Karolina Sobańska. Ale o dobrych vibesach i o wypieraniu złych emocji następnym razem. Natomiast właśnie wracając do tego, że ten środek jest złoty i najlepszy, to totalnie uczę się tego i w teorii się z Tobą zgadzam, ale tak jak powiedziałaś, to nie jest w ogóle hot, to nie jest sexy, to nie jest coś, co nas motywuje do zmiany, bo to jest jakieś takie codzienne, żmudne, długotrwałe i takie nieoczywiste i właśnie jeszcze bardziej nam często komplikuje rzeczy. Więc jeszcze w ogóle dochodzi się do tych samych wniosków za każdym razem, że nie ma złotych rad, tylko jednak te małe kroczki i możemy sobie tak wymieniać. Natomiast właśnie w kontekście tego weryfikowania swoich poglądów i tego, że my lubimy właśnie zero-jedynkowo oceniać, no to wydaje mi się, że kiedy rozmawiamy o, nie wiem, jakichś tematach społecznych czy politycznych, tak jak powiedziałaś, dla wielu osób social media i ta ogrom tej sceny sprawia, że one mogą w ogóle się zaprezentować, mogą spotkać ludzi, którzy są podobni do nich, do nas, tak mówimy, też jesteśmy częścią społeczeństwa. Ale właśnie przez to, że te bańki się robią coraz większe i one są coraz bardziej nakręcone na to, że właśnie super, że znaleźliśmy swoich ludzi i tak należy żyć i tak należy myśleć, to każdy ten odłam od normy może być spotkany z reakcją, nie wiem, agresywną, taką wykluczającą. I to jest coś, co mnie przeraża, że my w pewien sposób sobie odebraliśmy przestrzeń na to, żeby w tych przestrzeniach publicznych, w tych naszych wielkich bańkach światopoglądowych popełniać jakieś błędy. I nie dyskutujemy z osobą, która reprezentuje jakieś inne wartości, tylko od razu tę osobę atakujemy i potencjalnie w ogóle nie, jakby ją wykluczamy ze stada. I odnoszę wrażenie, że jest na to teraz bardzo duże przyzwolenie. I do czego piję? Oczywiście piję do cancel culture, którą sobie sprawdziłam, że po polsku to jest kultura unieważniania. I jestem lekko przerażona, że my jako społeczeństwo jesteśmy z tym okej. Okay. Ktoś powiedział coś niepoprawnego i ta osoba jest skreślona. I koniec, nie dyskutujemy z nią. No więc ja sobie trochę czytałam takich w zasadzie naukowych opowieści dotyczących i publikacji dotyczących cancel culture, ponieważ ja się często zastanawiałam nad tym, nauka nie jest demokracją, nauka jest dyktaturą.
nauka mówi, jak jest i nie bardzo ją obchodzi, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. Po to są prowadzone badania, które mówią, jeżeli zrobimy to, to stanie się to. I mimo wszystko to może generować pewnego rodzaju myśli, konflikty w związku z różnymi interesami, które dane środowiska mają chronić, ale jest taka naukowczyni z Uniwersytetu Harvarda, która właśnie Pippa Norris, która w 2020 albo 2021 roku wydała taki artykuł wskazujący na to, że cancel culture ma również oddziaływanie na naukę i naukowców, którzy obawiają się poruszać tematy albo omawiać pewne wyniki badań, zwłaszcza w takich silnie zliberalizowanych społeczeństwach jak Stany Zjednoczone, w obawie o cancel, czyli właśnie o to usunięcie z pewnego rodzaju dyskursu, czy konsekwencje w postaci braku finansowania dla badań, jeżeli powiedzą coś, co być może wynika z ich badań, ale niekoniecznie wiąże się z aprobatą społeczną. I to cancel culture jest pewną formą ostracyzmu. I ostracyzm nie jest niczym nowym. On się dział od dawien dawna i od zawsze. Teraz, w związku z tym, że scena internetowa jest ogromna, on się może dziać na zdecydowanie większą skalę. Ale ja myślę sobie o tym, że ta odmienna opinia różnej osoby może generować ten dyskomfort, o którym już wspomniałam. I teraz jedną z najprostszych i myślę, że w wielu przypadkach automatycznych reakcji na niwelowanie dyskomfortu jest wykluczenie. Ja nawet nie uważam, że to tłumaczenie na język polski cancel culture jako kultura unieważniania jest do końca prawidłowe, no bo cancel znaczy skasować. Unieważniająco można mówić, ach, co ty tam wiesz, a ty nie masz racji, tak? To jest unieważniające, jeżeli chcemy komuś umniejszyć. Tutaj po prostu blokujemy dostęp takiej osoby do pewnego rodzaju dyskursu, środków, współpracy i ma to oddziaływanie na różne sposoby. No i oczywiście konflikt, czy jest to cenzura, forma uciszenia, czy jest to słuszny zabieg, znowu. Ja myślę, że tego się nie da opisać na wymiarach dobre i złe, a może to w zależności od przykładu mieć różne wątki i reprezentować interesy wielu różnych stron. Ja pamiętam, że kiedyś miałam pewną dyskusję z osobą, z której poglądami, światopoglądem, poglądami politycznymi absolutnie się nie zgadzam i w ogóle jesteśmy na dwóch bardzo dalekich biegunach. Ale ta osoba powiedziała mi jedną bardzo ważną rzecz. Tolerancja kończy się wtedy, kiedy próbuję ci udowodnić, że moje zdanie jest wyższe ponad twoim zdaniem. Tolerancja jest wtedy, kiedy ja wiem, że ty masz inne zdanie, a mimo to możemy ze sobą koegzystować i może nie za sobą najlepiej przepadać, może nie ze sobą współpracować, ale dać sobie prawo do odmiennej opinii. I ja myślę, że często wołając o tolerancję, zapominamy, że tolerancja nie ma nic wspólnego z myśl tak, jak ja chcę. Tolerancja to znaczy, ja myślę tak, ty myślisz tak, oboje jesteśmy w porządku. I w porządku jako ludzie. Nie mówię już tutaj też o przypijaniu sobie piątki odnośnie różnych decyzji i poglądów. Natomiast cancel culture zakłada, okej, ty powiedziałeś coś, co nie jest spójne z tym, co myślimy, co uważamy, co jest traktowane jako poprawne politycznie, więc żądamy twojego usunięcia, ale jednocześnie dyskredytujemy całą twoją dotychczasową pracę, twoje dotychczasowe osiągnięcia, tak jakby tego nie było. Czyli to się również usuwa, to się również kanceluje, to co ty zrobiłeś dotychczas. Trochę zapominamy o tym, że ludzie... gdyby ludzie nigdy nie popełniali błędów, to byliby maszynami. Ja nie znam nikogo, kto nigdy w życiu nie popełnił błędu. Myślę, że sama tych błędów też wiele w życiu popełniłam i z niektórych zdałam sobie sprawę, z niektórych może za jakiś czas sobie zdam sprawę, nie wiem. Jeżeli żyjemy na takim ostrzu noża, że okej, albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam, albo jesteś spoko, albo jesteś cancel, no to wtedy stąpamy po bardzo cienkiej linii i faktycznie lęk przed tym, czy coś powiedzieć, czy czegoś nie powiedzieć, w obawie przed konsekwencjami, zaczyna
sprawiać, że będziemy myśleć trzy razy, czy na pewno chcemy coś powiedzieć. Z drugiej strony są pewne zjawiska, pewne aspekty naszego funkcjonowania społecznego, politycznego, środowiskowego, które mają jasne przesłanki do tego, żeby wiedza o nich, mówię na przykład o zmianach klimatu, była uznana za powody antropocentrycznych zmian klimatu nie podlegają dyskusji w dyskursie naukowym, a mimo to wciąż znajdują się denialiści klimatyczni. No i teraz pytanie, no dobra, ale jeżeli my wiemy i są za tym fakty, które przemawiają, że człowiek jest przyczyną, industrializacja zmian klimatu, a tutaj mamy kogoś, kto twierdzi zupełnie inaczej, to jak ja mam takiej osoby nie kancelować? No i tutaj dochodzimy do kolejnego trudnego wątku, to znaczy możemy z taką osobą rozmawiać, nie? I możemy przedstawiać te dowody. Tylko że jeżeli ktoś nie chce słuchać, to my nie mamy narzędzi, które sprawiają, żebyśmy mogli tą osobę zmusić do tego, żeby nas usłyszała. Znaczy wiesz, my się teraz widzimy internetowo, ale gdybyś zatkała uszy tam po drugiej stronie kamery, to ja nie mogę cię zmusić do tego, żebyś ty słuchała tego, co ja mówię. Nie mogę zmusić nikogo z twoich słuchaczy, żeby w tym momencie nie wyłączał się z aplikacji. Oni zrobią, co będą chcieli. Natomiast gotowość w ogóle do dyskursu, której mi brakuje w social mediach i w ogóle powoli w społeczeństwie, to jest taka otwartość, ja chcę usłyszeć, co ty masz do powiedzenia i chcę zrozumieć, dlaczego tak myślisz albo dlaczego tak mówisz. Bo w momencie, w którym ktoś bezpodstawnie kogoś obraża, ubliża, nie wiem, marginalizuje, mówi nieprawdę, no to mamy też jakby możliwość wyboru, czy z taką osobą wchodzimy w dialog, czy nie. Natomiast w sytuacji, w której ktoś przedstawia inne zdanie, które jest odmienne od mojego, to czasami całkiem rozwojowe może być zrozumienie, dlaczego tak myślisz. Ja czytałam ostatnio fantastyczną książkę Jacka Hugo Badera, Strażnicy Wolności. Mhm. Jacek Hugo Bader przeprowadził rozmowy z osobami, które są przeciwnikami szczepionek. I ten reporter nie przyszedł do nich z myślą, słuchajcie, wy jesteście idiotami, dlaczego wy nie chcecie tutaj tych szczepionek, tylko próbował ich usłyszeć i zrozumieć. To nie znaczy, że to zmieniło jego poglądy i stał się przeciwnikiem szczepionek, ale żeby czyjś punkt widzenia krytykować, trzeba spróbować go zrozumieć i zastanowić się, bo to nie zawsze tak jest, i myślę, że podałam dość ekstremalny przykład, ale to nie zawsze tak jest, że ktoś, z kim się nie zgadzamy, nie ma racji. To znaczy, że ta osoba może nieco inaczej widzieć świat, może nie mieć pewnych informacji, może nie mieć jakiegoś pełnego wglądu, nie dotrzeć do pewnych źródeł. I ja myślę, że w ogóle kultura niezgadzania się jest świetna. Tylko widzisz, to co się dzieje w internecie, mi się czasami zdarza z kimś nie zgodzić. I ja uważam, że to jest świetne. W ogóle na tym też polega praca naukowa. Wysyłasz swoją pracę, a recenzenci cię jadą. No jadą, w sensie dają uwagi, bo się nie zgadzają z niektórymi twoimi elementami, albo mówią, to jest źle zrobione, to powinno być tak zrobione, to powinno być lepiej. Tam recenzja polega na ciągłej niezgodzie. Nie po to, żeby ci dowalić, tylko po to, żeby twój utwór był jeszcze lepszy i niósł większą wartość naukową. I teraz czasami to się zdarza na Instagramie, czasami ktoś, jakaś inna psycholożka napisze, że o, ja napisałam coś tam, a ona uważa coś tam. I naprawdę zdarzają się świetne dyskusje pod tytułem, wiesz co, ja nie pomyślałam o tym w ten sposób. Super, że o tym piszesz, w ogóle mega cenna perspektywa, dzięki, bo bym na to nie wpadła. Ale czasami rosną dramy, nie? I dzielą się ludzie na przeciwników, popleczników, team Hoda, team Lewandowska i nie wiem, kto tam jeszcze, bo jakoś może już nie jestem w tym klimacie. I sobie myślę, a dlaczego nie można tak środkiem, nie? Że mogę czasami sobie myśleć, że ta Chodakowska, tam te pośladki turbo, świetna sprawa, a czasami Lewandowska, nie wiem co, bo nie ćwiczę. Ale że po prostu mamy szansę oglądać świat z różnych stron i wybierać swoją ścieżkę. A jeżeli ktoś nam nie odpowiada, to możemy go po prostu też, tak całkiem po ludzku mówiąc, nie słuchać. Nie ma obowiązku słuchania wszystkich audycji, polityków, wszystkich influencerów. I jeżeli jakiś polityk, bo też nawiązuje do takich wątków politycznych, wyjątkowo mi nie odpowiada i słowa, które wypowiada, czy postulaty są absolutnie daleko od tego,
co czuję i co myślę i jak widzę świat, to myślę, że mimo wszystko warto go wysłuchać po to, żeby utwierdzić się, w jaki sposób chcę głosować w nadchodzących wyborach i jakie decyzje chcę podejmować jako obywatel, który ma szansę decydować o swoim kraju. A my, zamykając się na to, co jest nie po naszej myśli, trochę tracimy perspektywę i skalę porównawczą do tego, co ja bym chciała, czego ja bym potrzebowała, jakie są różne postulaty, więc... Ja myślę, że czasami warto wyjść poza bańkę nie po to, żeby tę bańkę inną czy świat inny skrytykować, ale po to, żeby zobaczyć, jak wygląda świat z innej perspektywy i ewentualnie zastanowić się, czy ta bańka, w której ja jestem, to jest ta, w której chcę zostać, czy chciałabym coś w niej zmodyfikować. I to może być bardzo rozwojowe. Totalnie się zgadzam w kontekście tej edukacji politycznej, że warto widzieć, co jest po drugiej stronie i jakby nie zatracić się w tym jednorodnym światopoglądzie swojej bańki, ale też widzę takie zjawisko, że my, pomimo że nawet kogoś kancelujemy i jakaś osoba jest absolutnie, przestaje być autorytetem, nie liczymy się z jej zdaniem, to wcale nie sprawia, że my nie jesteśmy zainteresowani co u tej osoby, wręcz właśnie tak jak mówisz, nadal śledzimy, co się dzieje, jakby kręci nas ta drama i to, że w tym drugim teamie dzieje się to i to. I zastanawiam się, czy to jest jakaś forma takiego masochizmu, żeby tak słyszeć te wszystkie treści, które nas tak jakoś nie właśnie triggerują i które nas tak wkurzają. Czy to jest trochę właśnie takie przyzwolenie na to, żeby otwarcie kogoś, mówiąc po polsku, hejtować pod płaszczykiem tego, że oni źle myślą, oni są fatalni, my jesteśmy w tej dobrej drużynie, więc mam prawo wytykać tym ludziom błędy, a tak naprawdę po prostu ich, no nie wiem, jestem oprawcą, jestem jakimś takim bully. No, ale to sięgamy też do bardzo starego zagadnienia w psychologii, które nazywa się polaryzacja. To znaczy, dwie grupy dzielą się na te głównie o skrajnych poglądach i poszukują dowodów na potwierdzanie własnej słuszności grupy własnej. No, ta polaryzacja pojawia się, gdy zwolennicy jakiejś idei są bezkrytyczni, akceptują wszystkie dane, które właśnie potwierdzają ich punkt widzenia i krytycznie podchodzą do wszystkiego, do wszystkich innych danych, które mogą stać w sprzeczności. No i ta polaryzacja dzieje się zarówno w społecznościach realnych, jak i w społecznościach wirtualnych. No i wówczas my chcemy się czuć jako część tej grupy lepszej i dowodzić słuszności naszych własnych poglądów i tej grupy, którą reprezentujemy. Zatem wszelakie potknięcia grupy obcej są bardzo kuszące, no bo potwierdzają mi to, co jest dla mnie ważne, czyli społeczny dowód słuszności mojej grupy. Po drugie, mamy też taki kawałek, który wpływa na moją wspólnotowość. No, są tu ludzie, którzy się ze mną zgadzają, a jeszcze wpływa to tak, no, dopaminowo na to, że dostaję lajki, jak coś tam napiszę i one rosną i ludzie się jakoś ze mną zgadzają, więc taka akceptacja i aprobata społeczna są również kuszące. No i też bronimy jakiegoś swojego interesu, czegoś, co uważamy za słuszne. My mamy takie poczucie, że występujemy w imię ważnych dla nas wartości, a każdy z nas jako człowiek ma pewne wartości. I to jest nawet dobrze, że my tych wartości w pewien sposób chcemy bronić. Problem zaczyna się wtedy, kiedy chcemy te wartości narzucać wszystkim dookoła, zapominając, że to prawo do wartości jest rzeczą w pewien sposób indywidualną, no ale jeżeli wierzę, że to jest uniwersalne dobro dla wszystkich ludzi dookoła, to się nie dziwię, że będę próbowała te wartości wcisnąć każdemu, nieważne, czy ich potrzebuję, czy nie. Więc to, co jest jeszcze bardzo istotne w takiej cancel culture, to jest właśnie ta dyskredytacja tych dotychczasowych działań i taki efekt, powiedziałabym trochę efekt aureoli, na zasadzie, jeżeli uważałam cię za osobę dobrą, wywarłaś na mnie dobre wrażenie, to będę uważać, że jesteś osobą bezgranicznie dobrą i masz tylko wspaniałe cechy osobowości. No i efekt lubienia. Im bardziej cię lubię, tym bardziej ci ufam. No i nagle, jeżeli ty mówisz coś, co jest zupełnie nie po drodze z rzeczami, w które wierzę, no to ten cały efekt aureoli, efekt lubienia, szlak trafia.
No i trochę nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Jest wielki dysonans. Tu lubię kobietę, fajny podcast prowadzi, ta Karolina Sobańska, a teraz nagle gada coś, co mi w ogóle nie leży, albo zaprasza jakąś gościnie, psycholożkę od siedmiu boleści, co w ogóle gada jakieś pierdy. No i teraz co ja mam robić? Lubić czy nie lubić? Tak? Bo to wymaga pewnego nakładu, no bo jak się rodzi taki dysonans, to człowiek będzie dążył do tego, żeby go zniwelować, bo on jest niekomfortowy. I teraz najprostszą drogą do zniwelowania tego dyskomfortu jest odciąć, usunąć, nie? A trochę więcej zasobów poznawczych, czyli właśnie myśli, weryfikacji swoich przekonań, konfrontacji z tym, wymagałoby zastanowienie się, no dobra, ale co ja w zasadzie czuję? Dlaczego mnie to tak uderzyło? A co jeśli ona myśli o tej sprawie w taki, a nie inny sposób? Co to dla mnie znaczy? Jak to wpływa na moje życie? Jakie to ma dla mnie znaczenie? Czy może być tak, że my się zgadzamy w 90% spraw, a 10% to mamy zupełnie odmienne poglądy? No tylko zobacz, to wymaga czasu. A jak ktoś jedzie w samochodzie, słucha tego podcastu, usłyszał coś, co mu się nie spodobało, to prościej jest to wyłączyć. I po prostu włączyć jakiś inny podcast, niż przeprowadzić ze sobą taki proces myślowy, zwłaszcza jeżeli mamy dużo na talerzu i dużo do zrobienia tego dnia. Myślę sobie, że to jest takim przyczynkiem, takim powodem, dla którego my często te osoby usuwamy, ale też pojawia się pewna idealizacja. To znaczy ta relacja twórca a obserwator jest bardzo niesymetryczna. Ty czy ja pokazujemy różne fragmenty. Owszem, są osoby obserwujące, które komentują, które wdają się w dialog. Ja to bardzo lubię i lubię też wymianę korespondencyjną z obserwatorami w sensie wiadomości. Tylko, że oni o mnie wiedzą więcej niż ja wiem o nich. I teraz to jest taka podstawa do tego, żeby tworzyć sobie pewnego rodzaju wyobrażenia. I to nieważne, czy weźmiemy twórców internetowych, czy weźmiemy aktorów, czy weźmiemy polityków, artystów. Oni są eksponowani częściej niż my jako ich odbiorcy. My o nich wiemy, mamy większą informację o tym, co robią, jak pracują, niż my o każdej poszczególnej osobie, która obserwuje działania takiej osoby. I czasami może się pojawiać pokusa do przypisywania tym osobom pewnego rodzaju cech i pewnego rodzaju oczekiwań, jaka ta osoba powinna być. Nie? Czyli pojawia się takie podświadome oczekiwanie, że ona też jest z mojej bańki. Czyli ona musi być podobna do mnie. Ten efekt podobieństwa będzie też odpowiadał za lubienie. To jest pewnego rodzaju błąd atrybucji, często wykorzystywany także w marketingu. I nagle ta osoba mówi coś zupełnie tak daleko od tego, co ja myślę i co ja czuję, albo coś, z czym się zupełnie nie zgadzam. No to znowu dyskomfort i najprostszą strategią na redukcję tego dyskomfortu może być usunięcie. I teraz, ja nie, jakby mówiąc to wszystko, nie mam takiej myśli, że chciałabym, żeby ludzie się nigdy ze sobą nie kłócili i żyli w wiecznej zgodzie i przytulali się, nawet jak się nie zgadzają. Nie, nie, nie. Bo możemy dojść do wniosku, że ktoś jakby ma tak dalekie poglądy ode mnie, że ja w ogóle nie mam ochoty z tą osobą rozmawiać i nie mam ochoty wchodzić z nią w jakiekolwiek interakcje, czy dłużej obserwować, czy oglądać. Tylko ważne jest to przemyślenie, że może zamiast podążać za pierwszym komentarzem czy nagłówkiem ta i ta jest taka i taka, to zastanowić się, co ja o tym myślę. I jeżeli ja się poukładam z tym, co ja o tym myślę, to ja wtedy mogę podjąć decyzję. Daję szansę, odchodzę, zgadzam się, nie zgadzam, oglądam, nie oglądam, obserwuję, nie obserwuję. Tylko to wymaga pewnego poziomu refleksyjności, na którą nie zawsze jest czas, nie zawsze jest zasoby, nie zawsze jest motywacja. Natomiast z tego, co jakby gdzieś tam sobie czytam i obserwuję, to właśnie ta polaryzacja w połączeniu z tym ostracyzmem cancel culture prowadzi do takiego nawoływania, nie? Że tutaj jedna grupa versus druga grupa, no i nie możesz być po środku, możesz być albo za, albo przeciw. No i to również jest pewnego rodzaju zniekształcenie, a nie rzeczywistość. Słuchając ciebie, nasuwają mi się takie wnioski, jak na przykład to, że ogólnie nie chce nam się myśleć. To nie, ja jestem softowa do ludzi. Nie, to nie jest tak, że nie chce nam... Znaczy ja będę nas trochę... Bo to nie jest do końca tak, że nam się nie chce. Człowiek do tej pory nie żył w takim środowisku, w jakim my żyjemy. Porównajmy siebie z epoką naszych rodziców. Moi rodzice mieli do dyspozycji dwa kanały w telewizji. I bardzo ograniczoną ilość informacji? Nie mieli internetu? I też może więcej czasu na to, żeby te informacje sobie przetwarzać, nie?
I zdecydowanie mniej informacji napływało do nich na poziomie dziennym. I teraz, jeżeli nam się zmienia otoczenie, to człowiek się musi jakoś do tego przystosować. I jeżeli by człowiek siedział i rozkminiał wszystko, to by oszalał. Więc to jest adaptacyjne, że my czasami sobie te różne rzeczy wrzucamy do tych worków, automatyzujemy. Ale jeżeli coś nas trapi, jeżeli coś nas mierzi, jeżeli coś nam bardzo wadzi w takim codziennym funkcjonowaniu, to warto sobie dać tą chwilę na refleksyjność. Czy tam klikam, lubię to przy kolejnym artykule, ten i ten jest stracony, albo ta i ta jest beznadziejna? Czy mam chwilę na to, żeby się zastanowić, a w zasadzie jakie to ma dla mnie znaczenie? A czy ja mam wszystkie informacje, żeby podjąć decyzję, czy jest tak, czy tak? A może czy jest jakoś inaczej? W ogóle muszę podejmować decyzję, bo to jest taka druga rzecz, którą sobie zapisałam, jak cię słuchałam. Że jakby nam się wydaje, czasami czujemy taką, ja czuję czasem taką presję, że ja muszę mieć zdanie na każdy temat, bo jakby zapytana i odpowiadająca wzruszając ramionami, że w sumie to jest mi obojętne. No nie, no to przecież to jestem jakaś, nie mam opinii, jestem jakaś niedoedukowana. Oczywiście przerysowuję to wszystko i też jakby specjalnie cię tak podpuszczam tymi pytaniami, bo w niemyśleniu też nie ma nic złego. Ja myślę, że czasami byłoby ja sobie życzę więcej niemyślenia, jakby nie chcę mi się totalnie. Tak, ale właśnie ta presja, żeby mieć zdanie, to też jest duży temat. Tak, znaczy często jak robię Q&A, no jestem psycholożką i psychoterapeutką, pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i często padają do mnie pytania o na przykład inne nurty psychoterapeutyczne, o nurt psychodynamiczny czy psychoanalityczny. Ja często odpowiadam, że ja po prostu nie mam kompetencji, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo i to by była jakaś kalka. Ja sobie oczywiście mogę wygooglować taką informację, ale wygooglować może sobie też pytający i nie będzie to wiedza wynikająca z doświadczenia. Zresztą, zanim zaprosiłaś mnie do tej rozmowy, przecież pisałaś do mnie jakiś czas temu z zaproszeniem do innej rozmowy. Ja powiedziałam, że sorry, ale wiedza, którą mam na ten temat jest wiedzą teoretyczną i książkową, a nie doświadczeniową, więc to nie ma sensu, żebym ja była gościnią twojego podcastu. I to się czasami spotyka z takim, no ale jak to? Ale jesteś psychoterapeutką, to powinnaś wiedzieć. I a nie, też to ja myślałam sobie taki... szacuneczek. No widzisz, ale czasami ludzie mi tak odpisują, że jak to ja mogę nie wiedzieć czegoś, nie? I myślę sobie, że to również ten taki bardzo idealistyczny model, w którym ludzie popisują się swoimi sukcesami, chwalą się nimi w internecie, to jest naturalne, że my chcemy widzieć, być widziani w innym świetle, w dobrym świetle i jakby otrzymywać tą atencję i to wsparcie społeczne i tą akceptację. Tylko to jak ktoś jest specjalistą od wszystkiego, to jest specjalistą od niczego, nie da się po prostu wiedzieć wszystkiego na każdy temat, nie? I teraz znowu, jeżeli czasami nie odpowiem komuś, no to się pojawia ostracyzm. A dlaczego ty mi nie powiedziałaś, taka jesteś psycholożka, ty powinnaś na wszystko odpowiadać? No nie, twoje wyobrażenie nie jest moim obowiązkiem, nie? I to też czasami jest takie zderzenie, które wydaje mi się, że niektóre osoby z takiego publicznego obiegu mogą się z tym mierzyć, że tworzą się pewne oczekiwania, które wcale nie są obietnicami twórcy czy nadawcy, a są pewnymi wyobrażeniami na ich temat, które mogą być traktowane, ich niespełnienie może być traktowane jako pewnego rodzaju odrzucenie. I przypomniał mi się jeszcze jeden ważny wątek. Mhm. Widzisz, jestem gaduła, niepotrzebnie mnie zapraszać do tego podcastu. To bardzo dobrze. Ja bardzo lubię gości, którzy mówią. Jest jeszcze taka kwestia a propos właśnie tego mówisz, że śledzimy dramy, która jest związana z porównaniami społecznymi. To często też jest właśnie taka myśl w internecie, ale ty się nie porównuj, a po co ty jesteś dla siebie największą wartością? No to jest bardzo szlachetne, nie? Tak, no. Tylko, że po prostu człowiek nie jest skonstruowany tylko szlachetnie. Człowiek... Porównania społeczne nie są do końca złym mechanizmem poznawania rzeczywistości. No bo jeżeli ja się gdzieś pojawiam w jakimś środowisku, na temat którego mam niewiele informacji, ja sprawdzę, jak ja wypadam na tle innych, to ja zyskuję informacje na swój temat. I może się okazać, że nie wiem, moje umiejętności są niewystarczające, żeby być tu, gdzie chcę być. To jest w ogóle bardzo cenne i my wyróżniamy dwa kierunki porównań. Porównania w górę i porównania w dół. Porównania w górę to są wtedy, kiedy ja się oceniam z obiektem, który uważam za lepszy od siebie na jakimś wymiarze i to raczej nie sprzyja podnoszeniu samooceny. I porównania w dół, kiedy ja się porównuję z kimś, kogo uważam za gorszego od siebie i wówczas ta moja samoocena zyskuje. I ta polaryzacja również może bazować na tych porównaniach społecznych. Czyli ja sobie o nich myślę, głupi, debile, idioci, nic nie warci. I przez to rośnie moja samoocena. Jeżeli jeszcze mam jakąś grupę, która myśli podobnie i mnie akceptuje i mnie wspiera, tym bardziej mogę się utwierdzić w tym przekonaniu. Tylko no, pytanie, czy to są obiektywne, mierzalne, realne aspekty? Czy my się kłócimy o to, czyja prawda jest najprawdziwsza?
No to już pytanie, na które pewnie każdy sam sobie musi odpowiedzieć. A przypomniało mi się jeszcze teraz, parę minut temu podałaś chyba jakiś przykład polityczny i skojarzyło mi się takie hasło fakty alternatywne. To jest właśnie chyba przeczytane gdzieś tam w książce. Bardzo fajne zresztą, nazywa się Postprawda. Nie pamiętam autora, jakiś Matthew. Nie przygotowałam się, bo to na spontanie ci mówię. Ale właśnie tam były analizowane różnego rodzaju, no, głównie kampanie polityczne, czy właśnie trumpowska, brexitowa, właśnie i tłumaczenie tego, że kiedy ktoś nam przedstawia inną wersję wydarzeń, całkowicie sprzeczną z tą, która jest naukowo, załóżmy, uznawana za prawdziwą, no to są to wtedy alternatywne fakty, no i nie można z tym dyskutować. I właśnie też słuchając ciebie, bo mieszamy różne ciekawe wątki, ale właśnie zauważyłam też taką dwoistość tego zjawiska kancelowania, czy też usuwania kogoś, że czasami mamy tak, że osoba, która jest w naszych oczach skancelowana, na przykład jej w ogóle nie zależy, czy ona nie jest skancelowana. Czyli jeżeli ktoś jest z drugiego obozu, już nazwijmy to w ten sposób, na przykład politycznego, i ta osoba powie coś absolutnie absurdalnego, no my ją kancelujemy, ale ona w swojej grupie nadal śmiga. Jej nie zależy, czy my ją kancelujemy, czy nie, no bo jej grupą odbiorców jest ten biegun przeciwny. Ale właśnie chyba gorzej jest dla osoby, która jest unieważniona, czy też usunięta jakoś z życia publicznego, kiedy właśnie to nasze plemię nagle stwierdza, że hej, ty tutaj nie pasujesz, bo reprezentujesz jakiś dziwny pogląd. I to jest chyba najbardziej ta krzywdząca forma, tak mi się wydaje. I ciekawi mnie, czy jak ty to interpretujesz, bo ja też dochodzę w tej rozmowie do takiego wniosku, że my mamy jakiś taki strach przed tym, że ktoś myśli inaczej i że to jakby nie bierzemy pod uwagę, że to nadal może być okej też w naszym plemieniu. Że to my boimy się, nie wiem, odrzucenia tego, że ktoś nam wytknie, że coś jest z nami nie tak, że nam jest bezpieczniej myśleć, że jesteśmy jednorodni? Wiesz co, bo ja myślę sobie, że to jest prościej, kiedy mi wszystko pasuje do schematu. I sama doświadczyłam takiego dysonansu. Ja jestem wielką fanką Harry'ego Pottera. Mhm. Jako książek. Zaczytywałam się jako dziecko kilka razy każdą część i w ogóle niesamowity świat. I J.K. Rowling w moich oczach była absolutnie cudotwórczynią ze względu na to, że taki świat wymyśliła, stworzyła i opisała. I nagle J.K. Rowling zabiera głos w sprawie, która jest dla mnie ważna i która jest bardzo daleka od tego, co ja myślę, jak świat przeżywam. No i pojawia się taka gruba rysa na szkle. Tylko że to ja sobie wyidealizowałam panią autorkę na podstawie książek, które napisała, a niekoniecznie zastanawiając się, czy ona prezentuje takie same poglądy, taki sam światopogląd jak ja, tylko ja to sobie założyłam. No bo skoro tak bardzo podobają mi się jej książki, to znaczy, że ona cała mi się musi podobać. I ja odczuwałam pewnego rodzaju dyskomfort i zajęło mi trochę czasu, żeby zrozumieć, że są rzeczy, w których ja się mogę za które mogę J.K. Rowling podziwiać, a mogą być rzeczy, z którymi ja się z nią mogę nie zgadzać. I w ogóle takie postrzeganie świata wielowymiarowo jest strasznie trudne, bo musisz właśnie to sobie przemyśleć. To nawet jak sobie porównamy na relacje z najbliższymi, nie? Czy masz jakąś relację z bliską ci osobą, która cię nigdy nie wkurzyła i zgadza ci się w 100%? Bo wiesz, no ja mam, nie wiem, męża, rodziców, parę bliskich przyjaciółek i to jest, uważam, moje najbliższe grono, ale nie ma wśród tego grona takich osób, które by mnie nigdy w życiu nie wkurzyły. I czasami, pomimo tego, że się bardzo kochamy, bardzo lubimy, bardzo szanujemy, to są aspekty, w których my się nie zgadzamy. I znowu wracamy lobem do początku naszej rozmowy. Tolerancja nie oznacza jednorodności. Tolerancja nie oznacza przeciągania siebie na tę samą stronę i możemy jakoś razem koegzystować i współistnieć, nie? Ja jestem ateistką, moja najbliższa przyjaciółka jest osobą bardzo wierzącą. No nie będę z nią chodzić do kościoła, ale z drugiej strony nie musimy spędzać 100% czasu razem i możemy razem jakoś współistnieć. I podobnie jest z tą J.K. Rowling, czy, no nie wiem, brakuje mi jakichś innych takich sławnych i medialnych przykładów. Ja mogę podać. Na przykład w momencie, kiedy mamy
aktora, nie wiem, przyszedł mi do głowy po prostu przykład Armiego Hammera, nie wiem, czy ktoś zna, on nie jest może aż taki znany, ale to jest z filmu Call Me By Your Name. Duża akcja, podobna do mitu sprzed, nie wiem, roku. I w tym momencie oczywiście jest wielkie poruszenie, on traci wszystkie kontrakty, no wiadomo, to jest jakby osobny temat. I mi się od razu włącza automatyczna reakcja, o nie, zepsuł mi mój ulubiony film, już teraz nigdy nie obejrzę niczego, w czym on grał, bo nie mogę na niego patrzeć. I teraz zastanawiam się, słuchając właśnie Ciebie, czy to w ogóle mi na koniec dnia służy. I podobna sytuacja też dotknęła, myślę, wielu osób w kontekście na przykład Michaela Jacksona, gdzie jakby jego muzyka to jedno, zaczynało po jego śmierci wypływać coraz więcej jakichś skandalicznych historii i ja też stwierdziłam, że jak to, w ogóle nie można słuchać jego muzyki, przecież to jest jakieś zdradziectwo i nie wypada. I teraz z wiekiem przychodzi do mnie, że w sumie może to jest okej rozdzielić to, że może nie usuwajmy wszystkiego dobrego, co ta osoba wniosła. No to są akurat ciężkie tematy, już nawet nie kwestia światopoglądu, tylko jakieś poważne działania, których te osoby się, brakuje mi słowa, poczyniły, nazwijmy to. Ale właśnie, czy wtedy my taką osobę skreślamy i to jest okej, bo to dla nas jest jakieś tam niemoralne i złe, czy jednak bierzemy sobie trochę tej osoby i stwierdzamy, że możemy sobie wybiórczo ją lubić, a trochę jej nie lubić. I czy ja w ogóle myślę, musimy decydować? Ja myślę, że nie ma na to pytanie dobrych odpowiedzi. I ja myślę, że to są też takie dylematy, które może dlatego generują tyle trudności, bo po prostu to jest bardzo, bardzo trudne, żeby rozwiązywać je uniwersalnie w sposób, który będzie odpowiadał absolutnie każdemu. I że trochę to jest historia o tym, żeby znaleźć swój sposób na radzenie sobie z dyskomfortem. Dla mnie kwestia Michaela Jacksona, którego absolutnie fanką w ogóle nie jestem i ani mnie ziębi, ani chłodzi. Proszę bardzo, można przestać grać jego muzykę w radio. Dla mnie żaden problem, ale wyobrażam sobie, że są osoby, dla których byłoby to coś koszmarnego, tak jak dla mnie niewyobrażalne byłoby, żeby teraz spalić wszystkie książki Harry'ego Pottera, bo J.K. Rowling transfobiczne komentarze uskuteczniła na swoim Twitterze. I myślę sobie, że każdy musi sobie sam to trochę poważyć i sprawdzić, jak się z tym czuje, co na różne kwestie myśli, w jaki sposób transfobia J.K. Rowling wpłynęła na to, jak napisany jest Harry Potter, czy w ogóle jakoś, czy to jest moje wspomnienie z dzieciństwa. A może ona jest świetną autorką, ale nie najlepszym człowiekiem, no i czasem się tak zdarza, cokolwiek by oznaczało w tym wypadku bycie, no takie prezentuje poglądy, ja się mogę z nimi nie zgadzać, a mogę się z nimi zgadzać. Z drugiej strony również, no nie pytamy piekarza, od którego kupujemy chleb albo, nie wiem, elektryka, sąsiada, który przychodzi naprawić nam coś w mieszkaniu, o jego poglądy przed przystąpieniem do pracy, a one mogą być skrajnie różne. Więc ja myślę sobie, że ta tolerancja na to, żeby akceptować odmienność poglądów i preferencji, jest bardzo istotna, co nie oznacza, że daje prawo do obrażania, poniżania, kłamania, szerzenia nieprawdziwych informacji, no bo na tego typu zagadnienia mamy też litery powszechnie obowiązującego prawa i coś, co jest przestępstwem, jest po prostu przestępstwem w świetle prawa, a coś, co nam się nie podoba, co jest niezgodne z naszymi przekonaniami, jest takim elementem, który wpisuje się w koloryt codziennego życia, w którym no my jako ludzie nie zawsze będziemy się ze sobą zgadzać. A czy nie przeraża Cię to, że jedziesz z panem taksówkarzem, z którym masz super rozmowę o filmie czy o jedzeniu i nagle, ja czasami sobie tak projektuję scenariusz, w którym wychodzi na wierzch w rozmowie, albo czasem wychodzi, tylko że to się nie odzywam, żeby nie wchodzić w dyskusję, że ta osoba reprezentuje skrajnie różne poglądy do moich i to na takim poziomie, gdzie jest to bardzo bliskie mojemu sercu i automatycznie ta osoba trafia do szuflady przeciwnik, wróg i wtedy nachodzi mi taka refleksja, że to przestaje być o człowieku, tylko bardziej o tych wszystkich etykietach, które my sobie przypinamy i wtedy dopiero klasyfikujemy drugą osobę. Jeżeli sąsiad jest dla nas miły, to możemy siedzieć sobie przy piwie i się śmiać razem z żartów. Nagle wchodzi temat, który nas różni i ta osoba między nami po prostu powstaje taki mur. To mnie chyba najbardziej w tym wszystkim smuci. Pytanie, czy to jest właśnie, jak sobie to zaetykietujesz, nie?
Ja pamiętam swoje też takie nastoletnie bunty albo z nami, albo przeciwko nam, nie? I ten podział na subkultury. Nie można było... Ja miałam straszny problem, bo bardzo lubiłam Eminema i System of a Down, a to jakby nie leżało w tej samej grupie i to był wtedy, pamiętam, w takim moim licealnym okresie no, duży problem, bo nie mogłam się opowiedzieć za przynależnością do żadnej grupy, jakoś pomieścić sobie, nie? A teraz nagle się okazuje, że kiedy spuścimy trochę powietrze z tych sztywnych norm, to możemy mieć na swoich playlistach na Spotify, co nam się żewnie podoba i wcale to nic nie oznacza i niczym nie świadczy, więc wraz z wiekiem te nasze horyzonty i elastyczność tych różnego rodzaju granic, etykiet i podziałów powinna się poszerzać. Aha. To raczej młody człowiek potrzebuje sobie ten świat tak porządkować, dlatego mówię też, że dzieci potrzebują pewnej stałości, rytmu, harmonii, żeby to poczucie przewidywalności świata w sobie budować. I mi się bardzo często zdarzają akurat w podróżach takich taksówkarskich to, że rozmawiam z jakimś panem taksówkarzem albo panią taksówkarką i mamy super rozmowę i nagle się okazuje, że ktoś właśnie w jakiejś ważnej kwestii dla mnie takiej społeczno-politycznej się nie zgadzamy. I ja się staram słuchać tych osób. Ja się staram słuchać tych osób, żeby zrozumieć, gdzie mogą być potencjalne błędy poznawcze. I wtedy traktuję to jako szansę do tego, żeby być może to naprawić albo wyjaśnić. I zdarzyła mi się taka rozmowa, w związku z tym, że mój mąż nie mówi w języku polskim, czasami muszę z nim się udawać do różnych miejsc, jak na przykład salon fryzjerski, żeby mu pomóc. Wydarzyła się dyskusja na temat prawa aborcyjnego w Polsce, która absolutnie zmieniła poglądy osób, które w tym salonie obecne były. Nie dlatego, że zaczęliśmy się przerzucać sprawami, kto ma rację, ale dlatego, że zaczęliśmy po prostu rozmawiać i wyjaśniać swoje punkty widzenia. I nagle okazało się, że w punkcie widzenia tych osób jakby były pewne braki i luki takie formalne, że te osoby nie wiedziały do końca, co oznaczają ograniczenia aborcyjne, jak one mogą się przekładać na bezpieczeństwo, na zdrowie, na życie, na funkcjonowanie kobiet i rodzin. I w momencie, w którym jakby się otworzyliśmy na ten dialog, była przestrzeń na to, żeby to sobie podojaśniać. Łącznie z tym, że czasami ktoś mówił, nie, tak na pewno nie jest. Mówię, słuchaj, sprawdź tutaj, googluj, pokazuję ci, tu masz ustawę, tu jest napisane to i to. I naprawdę wszyscy się zaangażowali w tę dyskusję opartą na faktach i ona weszła na poziom faktów, a nie na poziom przekonań. Ja nie mówiłam, ty myślisz źle, a ja myślę dobrze, tylko słuchaj, tutaj to jest fakt, to jest fakt, to jest fakt. I w konfrontacji z faktami te osoby trochę nie bardzo miały pole, żeby mówić mi, że to nieprawda, nie? I tylko to, co było ważne, nikt się nie zaatakował, a wszyscy chcieli się dogadać. I chcieliśmy się słuchać nawzajem. I ja chciałam słuchać tego, co oni myślą i oni chcieli słuchać tego, co ja mam do powiedzenia. I udało nam się dogadać. Natomiast jeżeli ktoś nie chce słuchać, albo jedna, albo druga strona zamyka się tak w tym, że no możemy być i jakby wymawiać do siebie różne słowa, ale wcale nie oznacza to, że musimy się słyszeć, czyli przetwarzać i próbować zrozumieć to, co druga strona ma do powiedzenia, no to się nie dogadamy. Nie? Do tanga trzeba dwojga. Ale to też fajnie pokazuje, że jeżeli zaczynamy relacje właśnie na budowaniu więzi, szacunku, zaufania, na jakimś small talku, czy po prostu czymś, co nas łączy, jak choćby jakaś subkultura, czy coś związanego z kulturą, to jest nam trochę łatwiej prowadzić kulturalną dyskusję, mam wrażenie, bo już jesteśmy kolegami i kiedy poznajemy osobę z przeciwnego bieguna, z którą nie mamy żadnej relacji, myślę, że jest nam łatwiej rzucać nie wiem, jakimiś obelgami, czy bardzo defensywnie się zachowywać wobec opinii drugiego człowieka, a kiedy jednak mamy panią fryzjerkę, która jest miła i zawsze nam robi herbatę i się pośmiejemy, to może wtedy trochę wchodzimy od innej strony w tą dyskusję, więc finalnie widzisz, no, wyszedł nam taki duży wniosek w ogóle o dialogu i o dyskutowaniu. Ale chciałabym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo okej, osoby, które nagle okazuje się, że mają zupełnie różne poglądy, osoby znane, osoby szanowane, właśnie wychodzi jakiś totalnie skrajny tweet, czy co tam innego, jakaś bardzo przemyślana, świadoma wypowiedź, okej, to jest jakby jedna wersja tego właśnie całego procesu unieważniania drugiego człowieka. Ale zdarza się też tak wielokrotnie, że my coś, nie wiem, palniemy, mówiąc kolokwialnie, albo powiemy coś,
na przykład wynikającego z pewnej ignorancji i z niedoedukowania w temacie. I myślę, że to jest taka bardzo... Mówię to trochę za siebie, tak? Że jakby ja czasami mam takie poczucie, że kiedy mówię do większego grona osób, ważę słowa, bo wszystko może być zinterpretowane jakoś dziwnie. No i właśnie, pojawia się pytanie. Gdzie ja muszę zdjąć odpowiedzialność za to, jak ktoś odbiera moje słowa? Bo cokolwiek powiem, no to każdy to odczyta po swojemu. Jakby nie mam gwarancji, że mój komunikat będzie tak odkodowany. A gdzie są pewne, nie wiem, jakieś zasady, jakieś normy, czy obowiązek tego, żeby się jednak doedukować i tego nie palnąć? Bo takich przykładów jest mnóstwo, to może być związane, nie wiem, z posiadaniem dzieci, z kobiecym ciałem, to może być jakiś tekst uznany za niepoprawny, bo jest, ma jakiś rys rasistowski. I wydaje mi się, że czasami ta taka żonglerka jest bardzo trudna, żeby właśnie, no właśnie, jakoś tak to wyważyć. Ja myślę, że po pierwsze to odróżnimy fakty od poglądów, nie? I możemy prezentować fakty, stwierdzenia praktyczne, faktyczne odwołania do, nie wiem, literatury, opisywać, że coś się wydarzyło i coś miało miejsce, a z drugiej strony możemy prezentować swoje poglądy. No i oczywiście prezentując swoje poglądy, istnieje prawdopodobieństwo, że kto komuś z tymi poglądami będzie nie po drodze. Oczywiście to jest świetne, jak przytomało, świetnie, tak, cudownie, że o tym mówisz, brawo ty, świetny post, och, wspaniale, no ale jakby myślę, że warto wkalkulować, że czasami, a zwłaszcza kiedy się porusza kontrowersyjny temat, no to pojawią się osoby, którym to będzie wcale nie po drodze i nie pomyśli i będą rodzić swój sprzeciw. I jeżeli pojawiają się takie komentarze, to ja myślę sobie, że jeżeli szukasz takiego miernika, to nie wiem, czy to jest jakiś sposób o udowodnionym naukowym działaniu. Mi pomaga sprawdzenie, jak ja się z tym czuję. Znaczy, z czym ja się zgadzam, z czym się nie zgadzam. Nie na zasadzie takiego ostrego self-defense i o nie, ja jestem wspaniała, a ktoś mnie źle zinterpretował, bo jeżeli pojawia się kilka komentarzy, w których ktoś źle, których ja mam poczucie, że ktoś źle zinterpretował moje słowa, to może ja źle wyraziłam to, co chciałam powiedzieć. Więc te interakcje z innymi ludźmi mogą być takim lustrem, w którym my się przeglądamy i sprawdzimy, jak z innymi rezonuje to, co ja chciałam wyrazić. Jeżeli ktoś by mi napisał, słuchaj Asia, ale tutaj to przeholowałaś, to no to tutaj jakby to też jest dla mnie jakiś sygnał, żeby nie od razu przyznać rację, ale przynajmniej zweryfikować, czy ja się zgadzam, czy się nie zgadzam z tymi komentarzami. Czy to jest jakby w jakiś sposób, czy patrząc na tę sytuację z perspektywy tej osoby, ja mogę w jakiś sposób zrozumieć, dlaczego ona zareagowała lub nie w taki sposób. Ja pamiętam, kiedyś napisałam taki post o efekcie wyuczonej bezradności i efekt wyuczonej bezradności, początek badań przypada na lata 70. To były badania prowadzone przez Martina Seligmana to były badania, które były początkowo robione na zwierzętach, na szczurach i na psach. I to jest fakt. I w momencie, w którym to napisałam, pojawiło się komentarze, że nie szanuję praw zwierząt. Okay. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, ponieważ jakby ja jestem olbrzymią miłośniczką psów, zwłaszcza zwierząt w ogóle. Mam psa z schroniska i w ogóle za którą absolutnie mam świra na jej punkcie. I jakby taki komentarz był bardzo daleko od tego, z jaką intencją pisałam ten post. Znaczy to, że w latach 70. No, zasady etyki badań gdzieś ewoluowały i zresztą no, chcąc nie chcąc badania na komórkach, na zwierzętach są realizowane do dzisiaj. Oczywiście różne komisje etyki dbają o to, aby było to robione w sposób jak najbardziej humanitarny, tylko że to, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, nie ma z tym nic do rzeczy. To jest po prostu fakt. Takie miejsce... Takie zdarzenie miało miejsce, nie? I teraz tu miałam też takie poczucie, że mam do czynienia z no, pewnym brakiem odróżnienia przytoczenia faktu od przytoczenia opinii. Sam fakt tego, że mówię o tym, że w latach 70. robiono badania psychologiczne na zwierzętach, nie oznacza, że zgadzam się z tym, aby w pewnej formie te badania były w taki, a nie inny sposób kontynuowane. Więc czasami wydaje mi się, że warto dojaśnić, ale tak jak mówię, czy ktoś będzie chciał to usłyszeć, czy będzie chciał to zrozumieć, to jest już trochę poza mną. To tak jak ja, wiesz, wyślę do ciebie mail,
to moja rola się kończy w momencie, w którym klikam wyślij. Ja już nie mam żadnego wpływu na to, czy ty ten mail otworzysz, czy go przeczytasz, czy pobierzesz załącznik. I podobnie jest z nadawaniem i odbieraniem komunikatów. Ja mogę do ciebie mówić, ale jeżeli nie będziesz chciała mnie usłyszeć i zrozumieć, to najpewniej się nie dogadamy. No właśnie, tylko czasem tak jest, że my widzimy, że zostaliśmy źle zrozumieni, może wyraziliśmy się nieprecyzyjnie, mamy refleksję, że jest tutaj przestrzeń na dojaśnienie, jak to ujęłaś, ale właśnie nikt nas już nie chce słuchać. Jakby jakaś grupa osób, a czasem większość osób stwierdziła, nie, w ogóle ta dziewczyna jest do odstrzału i tutaj mówię o jakichś takich ekstremalnych przypadkach, tak? Właśnie, nie wiem, o, mam przykład z jakichś tam ludzi, których obserwuję w internecie, to jest przykład akurat z YouTube'a i to jest małżeństwo, które zdecydowało się a propos zwierząt, uśpić swojego psa, dlatego że on był, no był z nimi przez lata, ale był strasznie agresywny i był bardzo agresywny wobec ich nowonarodzonego dziecka. No temat ciężki. Mhm. Jakby w ogóle nie wyrażam opinii w tym momencie. Mhm. I oni tego psa uśpili, powiedzieli o tym, jakby no dla nich to było no jak śmierć bliskiej osoby, tak jakby to też warto zaznaczyć. No i zostali skancelowani. Jakby po prostu zalał się na nich taki hejt, ludzie wysyłali im pogróżki śmierci, w sensie jak to się mówi? Groźby. Groźby? Groźby śmierci? Groźby śmierci, no tak. Nie wiem, takie zwykłe stwierdzenie. Groźby śmierci. Byli zastraszani i przeżyli traumatyczne 6 miesięcy zniknięcia w ogóle z życia publicznego, żeby jakoś się poskładać, wyprowadzili się w ogóle do innego stanu, jakby no tak grubo tam się działo. No i potem poruszali właśnie temat całej cancel culture i właśnie zastanawiam się, dlaczego z takim trudem przychodzi nam dawanie drugich szans. Dlaczego nie pozwalamy ludziom na to, żeby mieli refleksję, albo żeby wyjaśnili, o co im chodziło, albo właśnie zmienili zdanie, przeprosili. Już wtedy ich nie chcemy słuchać. Mało ludzi ich potem słucha. No, myślę, że jeżeli coś jest zapakowane bardzo szczelnie do jakiegoś woreczka, do jakiejś szuflady, to potem po prostu wymaga to dodatkowych pokładów motywacji i takich zasobów poznawczych, żeby to przetworzyć raz jeszcze i spróbować coś z tym zrobić. Czasami może się okazać też, że sprawy są dla nas na tyle istotne, że my w ogóle nie mamy ochoty zmieniać swojego zdania w danym temacie. I to jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że nie mamy ochoty usłyszeć. I to też jest nasze prawo do decydowania. I myślę sobie też, nie słyszałam o tej sprawie, o którą przytoczyłaś. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. Natomiast kiedy ty mi opowiadasz to zdarzenie, to sobie myślę, kurde, ale przecież są jeszcze inne metody poza usypianiem psa, żeby sobie poradzić z jego agresją, nie? I myślę sobie, że gdyby to był ktoś z moich znajomych, to takich, do których miałabym dostęp w realu, to bym zapytała, no a czemu tak, a nie inaczej? Dlaczego nie adopcja? Dlaczego nie schronisko? Dlaczego nie jakiś trening behawioralny? I być może miałabym szansę usłyszeć jakąś część historii od tej osoby, której nie wiem. Ja zawsze zostawiam sobie granicę jak to się mówi, ograniczonego zaufania. Że jeżeli słucham o jakiejś historii w mediach, to czy ja na pewno wszystko wiem? Czy to jest jakaś część przetworzonego kawałka, w której brakuje pewnych elementów? Czy ta osoba miałaby szansę, gdyby mogła powiedzieć wszystko od początku do końca? Czy powiedziałaby to tymi samymi słowami, które zostały opisane? Czy może tam są jeszcze jakieś fragmenty, do których ja nie mam dostępu? I to nie jest tak, że ja próbuję kogokolwiek wytłumaczyć, czy uznać, że cancel culture jest bez sensu i w ogóle ostracyzm był, jest, będzie. No, nie chcę tu idealizować. Natomiast kiedy słuchamy i czytamy jakichś doniesień medialnych, to ja się zawsze zastanawiam, czy to jest po prostu wszystko. Nie, czy nawet jeżeli się zastanawiam, czy to jest wszystko, to czy ja mam możliwości i zasoby, żeby dowiedzieć się, jak było naprawdę. A jak się zaczynam za bardzo wkręcać w jakąś dramę, to się pytam, a co to zmieni w moim życiu? I co mi to daje, tak naprawdę. I co mi to daje. I to też jest takie ważne i też zresztą w jednym z artykułów takich badawczych taka
kancelorka, nie wiem jak to tłumaczyć, to jest coś pomiędzy psychoterapeutą a doradcą, a takim pomagaczem, zaraz sobie może przypomnę jej nazwisko, ale to był taki świeży artykuł, napisała o tym, że gdzieś osoby, które z tą... Takie remedium na radzenie sobie z tym cancel culture wskazywała do badania motywacji własnej. To znaczy sprawdzić, dlaczego to jest dla mnie ważne, żeby te jakoś tutaj walczyć o wykluczenie takiej osoby czy takich poglądów, co się za tym kryje, co mi to robi, gdyby taka osoba nadal była i trwała w obiegu publicznym, z jakimi wartościami łączy się to, że gdzieś za cel sobie stawiam, żeby takiej osoby gdzieś w dyskursie społecznym nie było. Anna Richards, o, teraz mi się przypomniało, więc myślę sobie, że że czasami warto sobie zadawać tego typu pytania. I też czasami pocieszające widzę dyskusje, na przykład na Instagramie, że ja zachęcam moich obserwatorów i czytelników, żeby oni komentowali tym bardziej, jeśli się nie zgadzają. I pytali tym bardziej, jeżeli coś jest niezrozumiałe. Bo oczywiście wszystkie komentarze w stylu świetny post, super, brawo, ekstra, dziękuję, są cholernie miłe. I dodają takiej motywacji do tego, żeby coś robić dalej. Ale ja się bardzo lubię nie zgadzać. Naprawdę. I bardzo lubię oglądać różne perspektywy, bo mam wrażenie, że z tego każdy może wyciągnąć coś dla siebie. Ja wiem, że fajnie by było wrzucić tych różnych twórców, influencerów na taki piedestał, bo lubimy mieć mistrzów. Lubimy wierzyć, że ktoś jest naszym idolem, jest nieomylny, wie wszystko i możemy na nim polegać, bo to znowu buduje nasze poczucie bezpieczeństwa. Tylko pytanie, czy są ludzie, którzy nie popełniają błędów? Moim zdaniem nie. I pozwolenie innym na popełnianie błędów daje też olbrzymie pozwolenie sobie na popełnianie błędów. Więc ja myślę, że z błędów też czasami sporo ważnych i dobrych lekcji wynika. No i wychodzi na to, że to wszystko, co my robimy w przestrzeni publicznej, w sensie w mediach społecznościowych i te wszystkie dramy, niedramy, w które się angażujemy, tak naprawdę są o nas i o naszej może potrzebie większej autorefleksji. Tak to do mnie dochodzi i jeszcze w dodatku zdaję sobie sprawę już od wielu, wielu minut, że sobie świetnie wybrałam partnerkę do dyskutowania na te tematy. I właśnie a propos dyskutowania, to naszła mnie inspiracja, by zmienić kulturę kancelowania właśnie w kulturę dyskusji. Ja myślę, że w ogóle kultura dyskusji, sporów, zmieniania perspektyw, poszerzania, słuchajcie, kiedyś popularną formą uniwersytecką były, nie wiem, kluby dyskusyjne. Mi tego szalenie brakuje, bo internet jest memiczny, krótkie komunikaty, lajki i taka bardzo szybka kultura. Natomiast w ogóle dyskutowanie o filmach, o książkach i to niezgadzanie się jest tak twórczym i poszerzającym procesy poznawcze takim procesem, że moim zdaniem, złoto, ale... Każdy sam oceni. A ja tobie, Asiu, bardzo, bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na dyskutowaniu i na poszerzaniu i moich, i naszych słuchaczy horyzontów. Ja mam dużo refleksji teraz, które będą we mnie się procesować i mam nadzieję, że nie tylko ja. Więc bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i dziękuję też za taką spontaniczną formę prowadzenia tego podcastu, bo ja też się będę teraz zastanawiała, czy nie popełniłam jakiegoś błędu i wtedy najwyżej w komentarzach rozgorzeje dyskusja. Albo w swoim podcaście Gutral Gada nagramy drugi odcinek. I będziemy kontynuować ten wątek. Ja jestem otwarta na kontynuację, bo myślę, że my dopiero pootwierałyśmy różne myśli. Tutaj jest jeszcze wiele do powiedzenia. Niech tak, zostawiamy Państwa z tym niedomknięciem, z tym poznawczym, minutką niepewności. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Disney Plus za objęcie nad nim patronatu. I jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca. Mam wtedy dla Was solówkę, również o 7 rano. I możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie oraz YouTubie.
Jeżeli jesteście stałymi słuchaczami i słuchaczkami, to będzie mi bardzo miło. Jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować, możecie wystawić mu wybraną liczbę gwiazdek na iTunesie albo na Spotify, a na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach, jest też funkcja napisania kilku słów opinii. Wszystkie te działania są dla mnie bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest dalej promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Moje odcinki są też dostępne na YouTubie, gdzie możecie zasubskrybować mój kanał, lajkować odcinki i komentować. Natomiast jeżeli macie ochotę pogłębiać tematy okołopodcastowe i dyskutować ze sobą nawzajem, innymi słuchaczami oraz ze mną, to odsyłam Was koniecznie na mojego Instagrama, czyli instagram.com/Karolina Sobańska, bo tam wrzucam regularne posty, dzielę się swoimi przeróżnymi przemyśleniami w moich felietonach zwanych opisami zdjęć i publikuję też relacje, które zapisuję w sposób uporządkowany tematycznie. Także każdy, może nie każdy, ale wiele z Was, mam nadzieję, znajdzie tam coś dla siebie. Dodatkowa informacja bonusowa, jeśli ktoś z Was jest na TikToku, to na Karo Sobańska znajdziecie śmieszne, mniej lub bardziej filmiki z restauracji i innych ciekawych miejsc w Paryżu i nie tylko. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!